Panie trenerze, łatwo nie było. No, widać, że macie jakiś patent na stal, ale się nie udało wygrać. Te ostatnie 10 minut zaważyło tak naprawdę. No, oczywiście widać te ostatnie 10 minutach. Trochę zdrowia brakuje. My praktycznie gramy 8 zawodnikami. I trochę mamy przetrzebiony skład przez kontuzję. Niestety nie mieliśmy z tym szczęścia, ale walczymy. Chłopacy mają chęci do grania i pokazują. Młodzież jest, to praktycznie 3 ludzi starszych, reszta to juniorzy, a nie poddają się. Panie trenerze, czy to prawda, że Stal Gorzów pytał waszych zawodników właśnie z pana drużyny? Czy Stal Gorzów pytał już powoli o waszych zawodników? Bo słyszałem takie pogłoski. To pytanie do Stali Gorzów, nie do mnie. Trzeba rozmawiać z prezesem Stali. Ja, ciężko mi powiedzieć, czy pyta, czy nie pyta. Nie, nie, ale 2 rzucających, tak jak patrzyłem na pan i chyba Kowalski, tak? Paweł rzucał. Reszta zawodników trochę mniej, ale trener mówił, że no nie ustaliście po prostu. Mało was było dzisiaj. Tak, cieszy to, że w końcu zagraliśmy bardzo dobre zawody by były, gdybyśmy wygrali ten mecz, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Tutaj jest bardzo ciężki teren. Cała hala, ciężko się gra, mamy młody zespół, zjadła ich trochę presja, ale to i tak dobre doświadczenie dla całego zespołu. Myślę, że wyniesiemy z tego spotkania bardzo dużo doświadczenia. Oskar, fajna wojna była dzisiaj na boisku, no bardzo twarde spotkanie, 10 minut ostatnie. Wystarczyło? No wystarczyło, cały mecz był dosyć taki nerwowy, szarpany, ale no trzeba przyznać, że w każdym sezonie jest tak, że jakiś przeciwnik nam nie leży, no Poznań nie leżał, zresztą było widać to w meczu u nich, gdzie pokazali nam jak grać w piłkę, bo z nami wygrali, kontrolowali cały mecz, ale dzisiaj o to właśnie chodziło, żeby dokonać na zespołu Wisły rewanżu, udał się. Myślę, że mogliśmy troszeczkę jeszcze wyżej wygrać, ale to już teraz nie jest istotne, 3 punkty są nasze. Fajnie, bo Malbork bardzo wysoko wygrał z Wągrowcem, czyli to, co się dzieje, się to, co, o czym sobie myśleliśmy, czyli Wągrowiec gdzieś zaczyna gubić punkty, my powoli doganiamy i najfajniejsze jest to, że liga robi się pod koniec coraz ciekawsza, bo nie ukrywamy, że chcemy zaatakować to pierwsze miejsce. Z tego miejsca drobna prywata. Dziękuję wszystkim kibicom, to jest coś niesamowitego, po prostu ciary przechodzą, jak dzisiaj wszyscy krzyczeliście Stal, zawsze razem tutaj nabiera tego znaczenia, które powinno, no coś niesamowitego, dziękuję wam bardzo. Bo w Płocku po zaciętym meczu żeście przegrali w samej końcówce, a tutaj końcówka należała do was, to ewidentnie. No tak, no liczy się, 3 punkty się liczą. My dzisiaj zawodziliśmy w tych sytuacjach czystych. I tak jak dziś wcześniej mówiłem, to nawet nie tyle bramkarz nas bronił, ile my strzelaliśmy po słupkach bądź wyraźnie obok, a więc to jest szybko do poprawy na czwartek, bo to się może drugi raz tak nie udać. Z tyloma rzutami nieskutecznymi wygrać mecz. Przeciwnik postawił dzisiaj naprawdę trudne warunki. Ja już mówiłem, że to jest fajny, mocny zespół i to się miło patrzy, jak ci chłopcy grają. Tam kilku chłopców by się przydało do naszej drużyny, mówiąc krótko i na temat. Szczególnie jeżeli chodzi o, nie wiem, może Kowalskiego, rzuty z drugiej linii. No, robi wrażenie chłopak. Co mam powiedzieć, że byłem z nim w kontakcie? No bo tak słyszałem, że tak było. Jestem zainteresowany tutaj 2-3 chłopakami z tej strony. Jesteśmy poumawiani na jakieś terminy i myślę, że do jakichś rozmów przystąpimy konkretnych, a jak to się zakończy, trudno powiedzieć. My jesteśmy tylko pierwsza liga niestety.